Siemanko, jesteśmy na Buczkach. Witajcie na nowym filmie. Krótka zasiadka, dwudniowa zasiadka. Weekendowa, no. Będziemy łapać zrzutu, wszystko w PV-kach. No i tyle, no. Zapraszam do oglądania, zobaczcie, czy nam się udało przychyczyć jakąś rybę stąd i czy mamy jakiś stąd wynik. Także tak naprawdę jest nasza to druga wspólna zasiadka, nie? I dopiero zaczynamy sezon, także wszystko przed nami. Zapraszam do oglądania. Na co będziemy łapać? To jest pierwszy zestaw. Hot Demon, kukurydza, orzek tygrysi. O, widzicie, to wszystko mamy. Oczywiście wszystko w PV-ce. Przypon niesztywny. Miękki przypon, bo będziemy go trzymać w PV-ce, także wrzucamy na 40 metrów, nie powinno się nic poplątać. Pokaż nam paczkę, co tu mamy. Słuchajcie, tak wyglądają nasze zestawy. Bez tam żadnych sztywnych przyponów. Ja nie lubię łapać na sztywne przypony, inne zresztą tak samo. Ratujemy się PV-kami, rzucamy na bliskie odległości. I tak mamy cztery zestawy rzucone. Tylko wiadomo, każdy z innym towarem, nie? Żeby zwiększyć szansę i w inne miejsca. Irek wyrzuca swoją już drugą wędkę teraz. Pierwsza poszła i nie będziemy nagrywać wszystkich, bo to nie ma sensu przecież. Idealnie. Idealnie. I na róg tamtej wysepki. Kamera trochę oddala, ale tak naprawdę tam jest, mówię, do 50 metrów. Po bardzo dużych problemach polujemy coś, przeszliśmy przez te wszystkie krzaki tam z tamtego końca, ale już jest blisko, już jest gdzieś tutaj, będzie ładna rybka. Jest, znaczy, nie wiem jeszcze co to jest, ale wyszedł. No jeszcze chwila. Oj, no ja wiem, że jest, ale nie chcę ryja pokazać. Zobaczymy. Zachowuje się, jakby był duży, ale tu mu popuszczaj, żeby nie urwał przy samym pysku. Aha. No jakaś dziesiątka na pewno jest. Ładnie. Gdyby tylko ryj chciał wyjść do góry. Powiem ci, będziesz mnie polewał. Chyba. A, bo ty masz 12, tak? No. No to może być PB. Ładny, 15 jak nic. Uuu, 15 jest, człowieniu. Lepiej. Czekaj, nie mogę go chuj... Pierdole. Mamy coś bardzo ładnego. Bardzo, około 18 kilo. Rozkładaj matę. Tak. Nie, spokojnie, już jest w podbieraku. Dobra. Jesteś, kurwa, teraz już się nie puszczę. Pańki ładnie. Bardzo ładnie. Zabieramy. Chyba. Dwudziestka! Panie, ponad 20 kilo. Jaka maciora. Ponad 20 kilo. Będzie lanie zaraz. Ponad 20 kilo jak nic. Aleś ty piękny. Oby. Oby. Orzeszek z Hot Demonem. O, ja pierdolę.
Pomóż mi trochę. Piękna ryba, naprawdę. Przepiękna. Daj mu wody, niech odpocznie. Przepiękny. Przepiękny, panowie. Buczki wynagrodziły rzutowe. No zobaczmy, ale jest... Patrzcie, jaki pysk. Przepiękna ryba. Przepiękna. Dawaj wodę, wypuszczaj i ważymy go. Zobaczymy, ile ma. No zaraz się okaże. Ile? Czyli kurwa od demona trzeba stawiać. No. Dawaj w moją stronę, żebyś zawały nie dostał. Ajajaj! Czekaj, trzymaj równo. 19. Po wzięciu? Nie, z matą. 19, równo 19 ma z matą. Czyli 8, 8, no 17,5 kilo. Powiedz kurwa dla mnie, że to kurwa dla własnej satysfakcji. No. Jak mordę szczelił. Ładny. Bardzo ładny. Dobra. Mamy rybę zważoną. Co? Tak, tak, odkażacz jest tutaj w tym. Tu jest. Tam masz odkażacz. No i jedna z większych ryb, które tu padły. Dobra, dobra, tak żeby mu na skrzela nie poleciało. Widziałeś rok czasu po prostu. Nie wiem, bo będzie filmie. Musimy polać, bo jest kilka PB. Także... A tak się męczyliśmy, nie jedziemy na rzuty, nie łapiemy z rzutu. Proszę, jakie ładne PB na buczkach. Hot Demon, orzeszek. Jakby tradycji stało się zadość. I teraz jesteśmy na początku maja, także sezon dopiero przed nami. Ładna ryba z rzutu. No i co? Mieliśmy parę spinek, już się pakowaliśmy do domu. I proszę, jaka niespodzianka, namiot zwijamy. I przepiękna rolka. No i co? Wypuszczamy rybę do wody. Będziemy wypuścić. A popatrzcie, przez co musieliśmy przejść? Przez te wszystkie krzaki, co tu są. Tu mamy, podajcie, jak ja cię dogonię. Z tego poda roleczka, tam spod tej wyspy. Idziemy po tych krzakach, po tych wszystkich kurczych krzakach, z wędką przebijamy się. Nie nagrałem wam tego, bo nie było czasu, ryba była ważniejsza. I ryba wyjeżdża 20 metrów z następnych krzaków. Dobra, idziemy ją wypuścić. Ładna ryba. Naprawdę ładna ryba, jak na zbiornik PZW. Także zobaczymy. Opłacało się czekać. Także... Co? Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze... Czekaj, 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 czekaj. Jeszcze i tu nagramy, jak ona się ładnie wpływa. Zdjęcie z tobą. Wypuszczamy, nie jesteśmy mięsiarze. Tylko sportowo i do kanału. Proszę bardzo. I wracamy jednej z większych ryb. Tutaj wolność. No tym razem niestety, znaczy stety Irek połapał, pobił PB, u mnie cisza. Ale chyba zostaniemy do 12, coś czuję, że tak szybko się teraz nie zbierzemy. Proszę. Rybka odpływa. Witajcie, dobra, kończymy zasiadkę. Wygląda na to, że bardzo udano, bo mamy konia, Irek pobił swój PB. No co, zapraszam do oglądania naszych dalszych relacji, filmów, które będziemy się starać robić. Co najważniejsze, dzwoneczek, no i subskrypcja i
Może komentarz jakiś, jak chcecie coś tam podpowiedzieć, może gdzie możemy łowić, gdzie byście chcieli, żebyśmy zaczęli łowić i na co. Także zapraszamy do oglądania i koniecznie zasubskrybuj kanał. Cześć!